Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem Wam o dziejach rewolucyjnej Francji, od obalenia Maksymiana Robespiera do zdobycia władzy przez Napoleona Bonaparte. Tą lekcję, o czasach, gdy Francję rządzili Termidorianie i dyrektoria, podzielimy sobie na trzy części. W części pierwszej opowiem dzieje wewnętrzne Francji w tym okresie, w części drugiej scharakteryzuje wojny, które toczyła Francja, najpierw przeciw pierwszej, a potem przeciw drugiej koalicji antyfrancuskiej, a na koniec opowiem o tym, jak Napoleon Bonaparte został pierwszym konsulem. Jak już mówiłem na poprzedniej lekcji historii, Termidorianie, czyli ludzie, którzy obalili Robespiera, byli koalicją strachu. Nie łączył ich żaden program, żadna idea, łączyło ich pragnienie. Obalenia tego, który groził ich egzystencji. Bowiem tym czynnikiem, który spajał Termidorian, był strach przed Gilotyną, był strach, że padną ofiarą kolejnej czystki, którą ogłosił Maksymilian Robespierre. Obalenie Robespiera oznacza koniec wielkiego terroru, kończą się masowe egzekucje. Nie ogłoszono amnestii, ale wielu podejrzanych uwolniono, Pustoszeją więc więzienia, Ludzie przestają się bać. Po obaleniu Robespierre pozycji dominującą w życiu polityczno-społecznym Francji zdobywa burżuazja. A tą grupą w ramach burżuazji, która wysuwa się na czoło, jest grupa ludzi, którzy dorobili się na Rewolucji francuskiej. Mówiąc językiem bardziej współczesnym, wykorzystali transformację systemową. Mamy tu więc spekulantów, nieuczciwych dostawców dla wojska. Przekupnych urzędników, aferzystów, którzy wykorzystali na przykład przejęcie przez państwo dóbr kościelnych. Ci ludzie w czasach Robespiera nie afiszowali się swoim bogactwem, żyli w strachu. Teraz, kiedy strach ustał, afiszują się swoim poziomem życia. A czasy we Francji były trudne. Dlaczego? Po obaleniu Robespiera. Zaczęto deregulację gospodarki. Na przykład likwidując ceny maksymalne, na przykład pozwalając na swobody gospodarcze, na przykład ograniczając różne rozwiązania socjalne wprowadzone przez Jakobina. Efekt był taki, że poprawia się zaopatrzenie, ale efekt był też taki, że towary na wolnym rynku są drakońskie drogi. Do tego dochodzi nieurodzaj roku 1774. I oto z jednej strony mamy ludzi bogatych, którzy w drogich restauracjach piją drogi alkohol, jedzą doskonałe jedzenie, bawią się, piją, cieszą się życiem, a z drugiej strony mamy masę nędzarzy, którzy patrzą na to wszystko z zawiścią i zazdrością. Tak o tym pisał historyk Mieczysław Żywczyński. Pojawiła się nędza, jakiej nie znały nawet czasy monarchii. Połowa mieszkańców Paryża całymi miesiącami nie miała nawet funta chleba dziennie. Ogonki przed sklepami, spożywczymi, piekarniami były zjawiskiem stałym. Nigdy nie było w Paryżu tylu, co wówczas żebraków, nędzarzy w łachmanach i ludzi przymierających głodem. Wrzenie wśród mas ludowych Paryża wzrosło, gdy na początku 1795 roku zaczęto wydawać tylko pół funta chleba dziennie, przy czym i tego często brakowało. Trzeba więc było zadowolić się tylko ryżem. Równocześnie obficie zaopatrzone restauracje były pełne bogaczy. Ta sytuacja powoduje narastającą niechęć do Termidorian, czyli ludzi, którzy przejęli władzę po upadku Robespiera. W miastach rosną wpływy odsuniętych od władzy Jakobino. W miastach, wśród biedaków, rozwija się mit dobrego Robespiera. Wspomina się z rozrzewnieniem czasy jakobińskiego terroru. Mieszkańcy miast będą więc podejmować zrywy, których celem będzie przywrócenie władzy jakobinom. Natomiast wśród mas chłopskich narasta nostalgia za czasami Ludwika XVI. Bardzo wielu chłopów marzy o tym, żeby w Francji wróciła monarchia. Dlaczego? Przecież chłopi byli tą grupą, która walnie przyczyniła się do. Rozwoju rewolucji w 1789 roku, gdzie chłopi byli zainteresowani kwitacją feudalizmu. Skąd po kilku latach ta nostalgia za monarchię? Mamy tu zjawisko dość powszechnie dające się zaobserwować w życiu społecznym, tak zwanej krótkiej pamięci i przyzwyczajenia się do rzeczy dobrych. Ludzie przyzwyczaili się już na wsi do tego, że nie ma ciężarów feudalnych, że feudali znikną. Nie wyobrażali sobie, żeby ten feudalizm mógł wrócić. Ludzie już nie pamiętają, że to właśnie rewolucja francuska pomogła im zrzucić te ciężary, czy zdjęła z nich te ciężar. Ludzie pamiętają, że za Ludwika XVI nikt ich przymusowo nie wcielał do wojsk. Ludzie pamiętają, że za Ludwika XVI nikt nie ingerował w ich życie religijne, w ich życie regionalne, że żyło się spokojnie. Ludzie chcą spokoju, a ten spokój francuskim chłopom. Kojarzy się w dużej mierze z monarchią. W związku z tym francuscy chłopi będą domagać się często zbrojnie przywrócenia we Francji monarchii. Termidorianie sami zastanawiali się w pewnym momencie, czy nie wprowadzić we Francji jakiejś formy monarchii konstytucyjnej. Zainteresowano się więc losem syna Ludwika XVI, Ludwika XVII, ale Ludwik XVII umiera. W tej sytuacji następcą tronu ogłasza się Ludwik XVIII, który jednak w swoich oświadczeniach jest niesłychanie pryncypialny, który grozi królobójcom sądem. A przecież bardzo wielu Termidorian to są ludzie, którzy głosowali za ścięciem Ludwika XVI. Więc ci ludzie obawiają się, że objęcie władzy przez Ludwika XVIII to dla nich. Więzienie, represje, a być może również śmierć. 1 kwietnia 1795 roku wybuchły pierwsze na poważną skalę rozruchy głodowe w Paryżu. Tłum biednych z przedmieść pod hasłem chleba konstytucji z 1793 roku i uwolnienia patriotów oblegał konwent. Ale dał się zbyć obietnicami i rozszedł się spokojnie. Ale sytuacja Ubogich mieszkańców Paryża się nie zmienia. Wkrótce więc dochodzi do nowego zrywu. 20 maja 1795 roku mamy kolejną rewoltę ludową. Tłum wtargnął do konwentu z żądaniem chleba i konstytucji z 1793 roku. Zabito przy tym jednego z deputowanych. Zastraszeni członkowie konwentu godzą się na część żądań wysuniętych przez manifestantów. Pod wpływem tłumu powołują rząd złożony z sześciu jakobinów, ale konwent gra na złogę, przedłuża obrad. Dlaczego? Bowiem jest zorganizowana pomoc wojskowa. Następnego dnia wojsko i Gwardia Narodowa usuwają manifestantów z konwentu. Konwent kasuje wszystkie uchwały z poprzedniego dnia. Oszukany lud Paryża. Ponownie wychodzi na ulicę, ale próba kolejnej rewolty zostaje powstrzymana 23 maja na przedmieściu świętego Antoniego przy pomocy wojska, któremu pomagała Gwardia Narodowa i tak zwana Złota Młodzież. Ta Złota Młodzież to były dzieci z rodzin bogatych mieszczan, często owych spekulantów, często tych ludzi, którzy dorobili się na rewolucji i pomaga tutaj w tłumieniu kolejnej rewolty. Po słumieniu tej rewolty posypały się represje. 30, jak to mówiono wtedy, złoczyńców skazano na karę śmierci. Wielu skazano na galery lub więzienie. Po tej nieudanej próbie rewolty zaczyna się okres, jak który nazywa się białym terrorem. Oto w wielu miejscach dochodzi do zemsty za terror jakobiński. Czyli mamy przykłady samosądów, kiedy to ludzie... Sami wymierzają sprawiedliwość tym, którzy byli aktywnie zaangażowani w terror jakobiński. Mówiłem już o tym, że chłopi francuscy tęsknią za monarchią. I oto mieszkańcy Wandei zrywają się do nowego powstania. 25 czerwca, na pomoc Wandejczykom, ląduje oddział emigrantów, jednak próba wzniecenia Ponownie wojny wandejskiej kończy się bardzo szybko klęską. Wojska pacyfikują emigrantów i nowych powstańców wandejskich. Emigranci wzięci do niewoli zostają rozstrzelani, chłopi natomiast i to jest nowość, zwolnieni do domów. Nie dochodzi do wznowienia regularnej wojny w Wandei, natomiast część wandejczyków, część bretończyków swoją niechęć do rządów w Paryżu uzewnętrznia działaniami partyzanckimi. 22 sierpnia 1795 roku Termidorianie uchwalają nową konstytucję. Jest to już trzecia konstytucja, którą ma Francja. O jej zapisach tak pisał historyk Mieczysław Żywczyński. Poprzedzała ją deklaracja praw, a w przeciwieństwie do dawnej konstytucji, także i obowiązków człowieka i obywatela. W ogólnym zarysie była podobna do deklaracji z 1789 roku. Poza tym, konstytucja władzę prawodawczą dawała parlamentowi dwuizbowemu: Radzie 500, złożonej z deputowanych liczących co najmniej 30 lat, która uchwalała projekt praw, i Radzie Starszych, z których każdy musiał mieć co najmniej 40 lat, która rezolucją dawała moc prawną. Czynne prawo wyborcze miał każdy obywatel liczący 21 lat. I płacący podatek bezpośredni. Ale bierne prawo wyborcze przysługiwało tylko obywatelowi 25-letniemu, będącemu właścicielem lub użytkownikiem majątku, przynoszącego dochód nie mniejszy od 150 do 220 dniówek, a takich we Francji było nie więcej jak 30 tysięcy. Władza wykonawcza miała należeć do pięciu dyrektorów. Wybieranych na 5 lat przez Radę Starszych spośród kandydatów wysuniętych przez Radę 500 w ten sposób, że co rok ustępował jeden dyrektor, wybierano nowego. Ponadto konstytucja uznawała zasadę tolerancji religijnej, całkowitej swobody handlu i przemysłu oraz nienaruszalność własności prywatnej. Jak więc widzimy, ta nowa konstytucja francuska w stosunku do konstytucji z roku 1793 jest krokiem wstecz. Zlikwidowano powszechne prawa wyborcze, przywrócono cenzus majątkowy. Ta nowa konstytucja miała zagwarantować burżuazji francuskiej decydujący wpływ na życie polityczne Francji. Rządzący Francją Termidorianie boją się, że jeżeli dojdzie do wyborów, to mogą wygrać monarchiści, rojaliści, zwolennicy restauracji monarchii, bo oni dominowali na francuskiej prowincji. Stąd wymyślono zasadę, że do Rady Pięciuset Rady Starszych, Musi być wybranych dwie trzecie spośród członków konwencji. Czyli tylko jedną trzecią miejsc w nowym parlamencie francuskim mogli obsadzić ludzie nowi, a dwie trzecie były przeznaczone dla tych, którzy już w tym parlamencie zasiadali. Ta regulacja uniemożliwiała przejęcie kontroli nad francuskim parlamentem zwolennikom monarchii. Jak na te machinacje procesem wyborczym reagują Francuzi? Tak o tym pisał Marian Kukiel. Dekrety tyczące się tej operacji, odbierające obywatelom prawa wyborcze, zostały przyjęte odpowiednio, spreparowaną większością głosów, przy absencji milionów. Na 48 sekcji paryskich, 30 ogłasza dekrety za nieważne. Paryż cały poruszony. Wreszcie, gdy konwent rozwiązał zgromadzenia wyborcze i wypuścił z więzień terrorystów, by ich uzbroić, sekcje porwały za broń. Tym razem za przywództwem rojalistów. Z którymi z nienawiści dla zgnilców z konwentu idzie nawet proletariat pozbawiony głosu. Czyli widzimy, że tutaj przeciwko politykom francuskim jednoczy się opozycja od lewa do prawa. Zgnilcami nazywano ludzi rządzących wówczas Francji. 3 października powstanie ogarnia Paryż, najbardziej energiczny spośród Termidorian, późniejszy członek dyrektoria. Paweł Bara, który miał kierować obroną konwentu, dobiera sobie do pomocy młodego generała Napoleona Bonaparte, który przebywał w Paryżu bez przydziału, bo odmówił objęcia stanowiska w Vandey. Przyszły cesarz Francuzów ściąga pospiesznie do Paryża artylerię i ogniem zdział tłumi rewoltę. Po tym wydarzeniu Bonaparte został dowódcą armii wewnętrznej. A z jego pomysłami i koncepcjami zaczęli liczyć się najważniejsi politycy ówczesnej Francji. Zgodnie z nową konstytucją został wybrany dyrektoriat. O tych pięciu francuskich politykach, którzy mieli rządzić Francją, tak pisał Marian Kukiel. Wszyscy byli to królobójcy z Konwentu Narodowego. Na wszystkich pada cień od bujnej ideologii Bara. Ten były wicehrabia były kapitan marynarki i były oprawca stulonu. Cynizmem i korupcją mógł zakasować i Mira i bez ich w głębi duszy głębokiego patriotyzmu i zdolności do bohaterskich wysiłków. Górował natomiast nad innymi obrotnością i bezwzględnością w walce o władzę. Tradycję jakobińską z przekonania reprezentował Romba Alzatczyk, adwokat brutalny w działaniu a pomawianą łapczywość bodaj niesłusznie. Zbliżony do nim przekonaniami był również adwokat. Na le Lepo uwziął się, by Francję przywrócić na drogę moralności przed wymyślaną przed siebie w duchu wolnomularskim nową deistyczną religię, teofilantropię, którą dotąd zachwalają niektórzy historycy francuscy. Szczęściem dla Francji nie wprowadził tępienia niewierzących. Pozostali Le tourneur. i Carnot, obaj inżynierowie wojskowi, nieposzlakowani patrioci, dążyli szczerze, zwłaszcza ten ostatni, do uspokojenia wewnętrznego przez rozbrojenie nienawiści i do pokoju na zewnątrz. Rządy dyrektoriatu w dalszym ciągu nie potrafią zjednoczyć Francuzów i w dalszym ciągu mają opozycję zarówno z lewa, jak i z prawa. Z lewa, na czoło, przeciwniku, dyrektoriatu. Wysuwa się Bebów, synu chłopa, który głosi poglądy radykalne. Domaga się bowiem likwidacji całkowitej własności i dystrybucji przez państwo wszelkich dóbr czyli głosi coś, co będą głosić później komuniści. Karol Marx uzna go za prekursora swojej myśli politycznej. Ale jest jedna istotna różnica między tym, co mówił Bebe. A tym, co głosił później Karol Marx, Engels czy Lenin. Ci późniejsi teoretycy komunizmu głosili bowiem, że po zwycięskiej rewolucji i likwidacji własności prywatnej ustanie przymus, nastanie raj na ziemi, zniknie wszelka władza. Bydła twierdził, że po rewolucji i likwidacji własności potrzebne będzie państwo, które będzie reglamentować wszelkie dobra stosownie do potrzeb poszczególnych ludzi. I wbrew temu, co uważali marksiści, te pomysły, które zgłaszał Bebew, były nieutopijne od pomysłów, które głosił Karol Marx. Nigdzie nie udało się wprowadzić porządku komunistycznego, o jakim pisał Karol Marx. Natomiast system, który propagował Bebew, wprowadzono w wielu krajach. System, w którym ludzie są praktycznie niewolnikami. A panem życia i śmierci jest wszechogarniające państwo. Taki system wprowadzono na przykład w Związku Sowieckim. BB wydawał swoje pismo o Trybunę Ludu, gdzie, w której głosił swoje poglądy. Stworzył silną, tajną organizację z równych. Przygotowywał się do przewrotu, ale wśród spiskowców był zdrajca, który doniósł o działalności spiskowców i o planach. Jeden z dyrektorów Karno, który dowiedział się o planowanej akcji przysiężenia równych, dał rozkaz likwidacji spisku Bonapartemu jako dowódcy Armii Wewnętrznej. Ten zamknął klub Panteonu, gdzie gromadzili się zwolennicy BBF-a, a później aresztowano przywódcę i jego współpracowników. Sprzysiężenie działo dalej, próbowało poruszyć wojsko, ale to się nie udało. Z niedoszłych zamachowców trzydziestu rozstrzelano, w tym trzech byłych posłów jakobińskich. Bebef, i jego towarzysze stanęli przed sądem. On sam został skazany na karę śmierci i stracony. Bebef, który kontynuował myśl jakobińską i szukał pomysłów na wprowadzenie faktycznej równości społecznej, pokazał również, że w haśle rewolucji francuskiej. Zawarta jest sprzeczność. Chodzi o napięcie między wolnością a równością. Ludzie wolni nie są równi. Bo nawet jeżeli startują z tego samego punktu wyjścia, to na skutek zdolności pracy, szczęścia jeden się wzbogaci, drugi roztroni to to dostał, więc będą nierówni materialnie. Więc jeżeli stawiamy na wolność, musimy pogodzić się z nierównością ekonomiczną. I to hasło wolności. Będą rozwijać i propagować liberałowie. Jeżeli chcemy, aby ludzie byli równi pod względem ekonomicznym, to musimy ograniczyć im wolność. Chociażby przez ograniczenie zasobności bogatych obywateli, aby mieć środki na wspomaganie ubogich obywateli. I właśnie za tego typu pomysłami pójdą później socjaliści. I pojawi się to napięcie, które w jakiejś mierze. Występuje do dzisiaj między liberalizmem a socjalizmem. W 1797 roku odbywały się we Francji wybory. Dobry wynik w tych wyborach uzyskują monarchiści i zdaniem wielu historyków, m.in. Mieczysława Żywczyńskiego, szykowali się do obalenia rządów dyrektoriatu i przywrócenia monarchii. Jednak do takiej akcji nie doszło, bo dyrektoriat uderzył pierwszy. Przysłany przez Napolona Bonaparte generał Ajour obsadził 3 września 1797 roku wojskie gmachy, w których zbierały się rady ustawiczne i aresztował wielu deputowanych. Następnego dnia zmniejszona i zastraszona Rada 500 uchwaliła unieważnienie wyboru czy studenciu departamenta i deportację 53 działaczy politycznych, w tym dwóch dyrektorów, podejrzewanych o Współpracę przy planowanym zamachu stanu. Ci dyrektorzy to Karno, który uciekł za granicę i Le Tourneur. Konsekwencją tej akcji było również zaostrzenie prawa wymierzone w zwolenników prawic. I tak, przywrócono wszystkie prawa przeciwko emigrantom, powrócono do represji w stosunku do niepokornych księży. Dokonano czystki w armii. Niektórzy mówią, że te wydarzenia rozpoczynają drugi okres w dziejach dyrektoriatu. Mieczysław Żywczyński tak pisze o omawianych przed chwilą wydarzeniach. Zamach stanu 3 i 4 września 1797 roku ujawnił zupełną bezideowość grupy burżuazyjnej rządzącej wówczas Francji. Przywódcy tej grupy, Barasowi, nie chodziło wcale o ratowanie republiki. Ale tylko utrzymanie się na intratnym stanowisku. Zamach ten był dowodem, że czynnikiem najważniejszym stała się teraz armia i ambitni, bezideowi generałowie. Układał też zarazem burżuazji francuskiej słabość reżimu, zagrożonego zarówno przez monarchistów, którzy pragnęli powrotu do dawnego stanu rzeczy, jak i przez Jakobinów. Przejdziemy teraz do omawiania działań wojennych w omawianym okresie. Kiedy Termidorianie przejmują władzę. We Francji trwa wojna z pierwszym końcem Francusk. Wojska francuskie wkraczają do Niemiec, wojska francuskie wkraczają do Holandii. W 1750 roku z wojny wycofują się Prusy. Na polu walki z rewolucyjną Francją zostaje Wielka Brytania, Austria i państewka włoskie. Wojna toczy się na dwóch zasadniczych frontach na linii Renu i we Włoszech i oto w 1796 roku wyznaczono dowódcą armii włoskiej Napoleona Bonaparte dlaczego Napoleon Bonaparte objął to stanowisko? według niektórych było to zasługa jego żony którą poślubił, a która wcześniej była kochanką wszechładnego Bara to właśnie ten czołowy dyrektor miał w posagu wnieść Napoleonowi dowództwo nad Armią Włoską. Marian Kukiel jednak twierdzi, że te plotki nie mają podstaw, że twórcą wywyższenia na Parte był Carnot, który poznał się na jego wybitnych zdolnościach i to on właśnie postawił na tego młodego, zdolnego dowódcę. Jaka była sytuacja wojsk francuskich we Włoszech? Tak o tym pisał Marian Kukiel. W kraju ubogim, pozbawionym zasobów, w trudnym terenie i klimacie górskim. Armia francuska, źle żywiona, źle zaopatrzona, marniała i topniała. Nie zdawała się zdolna do działań wojennych. I oto przybywa młody człowiek, narzuca swoją wolę podległym sobie oficerom, nawiązuje świetne relacje z żołnierzami i dokonuje rzeczy niezwykłych. Marian Kukiel pisał. Takiego tempa nie znała dotąd historia wojen. Nie miał, bo na partę motorów, samolotów, czołgów. Ale to, co robił, było wojną błyskawiczną, sprzeczną z regułami, z obyczajem, z wszelką rutyną. Wywracało przyjęte pojęcia o wartości przestrzeni czasu, nawet o wartości liczby, gdyż będąc słabszy liczebnie od przeciwnika, umiał być silniejszy tam, gdzie uderzał. Charakter błyskawiczny i druzgocący. Nadawał tej wojnie jego zuchwały pol myśli, fenomenalnie płodna wyobraźnia operacyjna, posiłkowana zimnym rachunkiem precyzyjnym, a w wlot nadążającym z pomocą. Oraz te wysiłki niebywałe, jakie umiał wydobyć ze swoich żołnierzy, przez urok, jaki go niebawem otoczył, zaufanie bezgraniczne i przywiązanie. Oto Napoleon idzie od sukcesu do sukcesu, wkracza do Włoch i przebudowuje mapę polityczną Włoch, tworząc najrozmaitsze państewka, zależne całkowicie od siebie. Napoleon we Włoszech robi co chce, nie przejmuje się dyrektoriatem. Dyrektorzy w Paryżu dowiadują się post factum o tym, co Napoleon zrobił, zorganizował, przeprowadził we Włoszech, ale dyrektoriat nie reaguje. Dlaczego? Powody były, tak naprawdę, dwa. Pierwszym powodem była olbrzymia ilość łupów i skarbów, które Napoleon Bonaparte dostarczał do Paryża. Te zdobycze wojenne ratowały budżet francuski. Te zdobycze wojenne trafiały również do kieszeni. Nieuczciwych francuskich urzędników. A powód drugi był taki, że co bardziej inteligentni politycy francuscy woleli, aby Napoleon Bonaparte był jak najdalej od Paryża. Widzieli w nim potencjalne zagrożenie dla swojej władzy. Sukcesy Napoleona Bonaparte doprowadzają do nakończenia działań wojennych z Austrią. Pomogła tu Francuzom również śmieć Katarzyny Wielkiej. Jej podobno syn, bo wielu historyków to podważa, Paweł, następca tronu, nie lubiący szczerze swojej matki, nie miał żadnej ochoty w tym momencie angażować się w wojnę przeciwko Francji, Wsparcie Anglików było niewystarczające i w 1777 roku podpisano najpierw zawieszenie broni, a potem pokój w Kampoformie. Na mocy tego pokoju Austria musi wycofać się z Belgii i Lombardii. Jako odszkodowanie dostaje Wenecję z Istrią i Dalmacją z wyspami. We Włoszech ma powstać Republika Cisalpińska, czyli państewko formalnie niezależne, a tak naprawdę całkowicie podległe Francji. Francja wygrała wojnę z Pierwszą Kalicją Antyfrancuską, ale nie była w stanie pokonać Wielkiej Brytanii. Francuzi szykują się do desantu, ale do tego desantu nie dojdzie. Napoleon Bonaparte uważa, że Francja nie jest gotowa, ma zbyt złą flotę, aby podjąć takie ryzykowne działanie. Napoleon Bonaparte wysuwa plan uderzenia na Egipt. Jest przekonany, że zajęcie Egiptu, który może stanowić bazę do dalszych działań wojennych, uderzy w interesy brytyjskie, zagrozi handlowi brytyjskiemu i wymusi na Wielkiej Brytanii, podjęcie rozmów pokojowych korzystnych dla Francji. Pomysł wyprawy do Egiptu wysunął również Talleyrand i tutaj można się zastanawiać, czy kierował się interesem Francji, czy też chciał oddalić od Wielkiej Brytanii potencjalne zagrożenie. Marian Kukiel obstawia to drugie i podaje dwa argumenty. Argument pierwszy, jego kochanka, która była brytyjskim szpiegiem i argument drugi, Operacje finansowe, które planił Talleyrand na Wyspach Brytyjskich. Być może więc Talleyrand, który fajnie przyczynił się do tego, że zrealizowano pomysł Napoleona Bonaparte wyprawy do Egiptu, nie kierował się dobrem Francji, ale kierował się dobrem własnym i chęcią uchronienia Wielkiej Brytanii przed desantem. W 1798 roku Napoleon Bonaparte wyrusza do Egiptu, po drodze zdobywa Maltę, likwidując państwko zakonu kawalerów maltańskich? I wydawałoby się to błahe wydarzenie, miało olbrzymie skutki. Dlaczego? Bowiem gorącym sympatykiem tego zakonu był ówczesny car Rosyjski, Paweł I, który mimo że był prawosławny, wspierał ten zakon i oburzony tym faktem, postanowił przyłączyć się do wojny z rewolucyjną Francji. I w roku następnym, w 1799, doszło do zawarcia układu między Austrią, Rosją i Anglią. Na mocy tego układu kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy, na czele których stał Suworow, ten sam, który pacyfikował Pragę podczas powstania Kościuszkowskiego, ruszyło do Europy Zachodniej, Bicie z Francją u boku Austrii. Napoleon Bonaparte dociera do Egiptu. Wziął ze sobą również uczonych, którzy badali pozostałości egipskie i gromadzili zbiory przeznaczone do wywiezienia do Francji. Militarnie kampania w Egipcie to pasmo sukcesów Napoleona. Podczas tej kampanii ginie bardzo zdolny polski adiutant Józef Sułkowski, bliskim współpracownikiem. Na plombach oparte w Egipcie jest polski generał Józef Zajączek, ale los tej wyprawy rozstrzygnął się gdzie indziej. Los tej wyprawy rozstrzygnął się na morzu. Oto bowiem 2 sierpnia 1798 roku na redzie pod Abukir admirał Horacy Nelson, brytyjski dowódca floty, zniósł po zaciętej walce flotę francuską. Sam został ciężko ranny. Francuzi zostali de facto odcięci od kraju, znaleźli się w pułapce. Kiedy w następnym roku powstała pierwsza koalicja francuska, kiedy Napoleon otrzymuje wiadomość, że władza w Paryżu jest na wyciągnięcie ręki, postanawia wrócić do Francji, w sierpniu 1799 roku opuszcza swoich żołnierzy. Dowództwo przekazuje generałowi Kleberowi. Francuzi utrzymali się w Egipcie jeszcze dwa lata, po czym skapitulowali. Co ciekawe, przeciwko kapitulacji był polski generał Józef Zajączek. Wojska Suworowa docierają do Włoch, razem z Austriakami odnoszą szereg sukcesów, i co, co w dużej mierze pomogło Francji przetrwać ten trudny moment. To był konflikt między Suworowem a austriackimi oficerami. Tak o tym pisał Marian Kukiel. Od dalszych klęsk ocaliły Francję tarcia wśród sprzymierzonych. Nienawiść Suworowa do sztabowców austriackich i wzajemna Austriaków do tego cudaka, z którym zrozumieć się nie byli w stanie, a który udawał wariata, ale był też w pewnym stanie rozstroju psychicznego. Skłócony z Austriakami Suworow. Podejmuje działania wojenne w Szwajcarii, ale próba wyparcia ze Szwajcarii Francuzów przez Suworowa i generała Korsakowa, kończy się klęską. Paweł I uważał, że niepowodzenie Suworowa wynika z braku właściwego wsparcia działań wojennych przez Austriaków. Oburzony tą sytuacją nakazuje Rosjanom powrót do kraju. Wycofanie się armii rosyjskiej. Ułatwiło Francuzom zatrzymanie przeciwników na froncie. Ale sytuacja nie była dobra. Armia arcyksięcia Karola stała nad Renem. Wschodnia granica Francji stała otworem. Armia generała Melasa stała u przezia Peninów Liguryjskich. Sytuacja na froncie nie była więc beznadziejna, ale była trudna. I w takich oto okolicznościach do Paryża przybywa Napoleon Bonaparte. W Paryżu narasta zniechęcenie do rządów dyrektoriatu, powszechnie oskarżanych o nieudolność ekonomiczną, polityczną, a również w kontekście wojny militarną. W tej sytuacji Napoleon Bonaparte jest witany przez wszystkich jako zbawca narodu. Różne siły polityczne zabiegają o spotkanie z Bonaparte. Napoleon zachowuje się bardzo inteligentnie, rozmawia ze wszystkimi, jest miły, uprzejmy, Nikogo nie popiera, nikogo nie odrzuca. Kreuje się na człowieka ponad podziałami. Stopniowo przygotowany jest zamach stanu. W spisek wciągnięto wielu wojskowych. Marian Kukiel podaje liczbę 60 generałów. I oto nadchodzi pamiętny dzień 9 listopada. W kalendarzu rewolucyjnym był to 18 Brumer. Nagle zwołano posiedzenie Rady Starszych. Tu przestraszono zgromadzonych, że grozi przysiężenie przeciwko Republice i jedynym ratunkiem przed tym zamachem może być Napoleon Bonaparte. Że trzeba dać mu nadzwyczajne pełnomocnictwo. Ciało prawodawcze przynosi się do saint bo Bonaparte w orszaku generałów udaje się do miejsca obrad parlamentu i przysięga ocalić Republikę. Na zajutrz saint -Cloé. Zarządzał od obu Iz parlamentu francuskiego powołania trzech konsulów i powierzenia im władzy tymczasowej, z przydaniem komisji dołożenia konstytucji, którą później Francuzi zatwierdzą w referendum. Tu okazało się, że Napoleon Bonaparte był bardzo zdolnym dowódcą, ale niekoniecznie porywającym mówcą. W Radzie Starszych przemówienie Bonapartego spotkało się z obojętnością, a w Radzie 500 większość Zgromadzonych buntowała się przeciwko dyktaturze triumviratu, którą zaproponował Bonaparte. Doszło nawet do próby linczu na Napolonię Bonaparte. Wtedy przyszedł mu z pomocą brat Lucian Bonaparte, prezydent Rady 500, który wezwał oddział grenadierów, którzy z nastawionymi bagnetami opróżnili salę. Co ważne, okna w sali, gdzie obradował parlament, były nisko, więc posłowie bez problemu uciekli właśnie przez te okna. Po spacyfikowaniu Rady 500 garść tajemniczonych uchwaliła przygotowane wcześniej wnioski. Wybrano trzech konsulów tymczasowych. Pierwszym był oczywiście Bonaparte, drugim C.S. a trzecim Roger Ducault. Obaj byli członkami dyrektoriatu. Ciekawą postacią jest tu C.S. to jest jeden z. Twórców rewolucji francuskiej to jest autor słynnej broszury Czym jest stan trzeci? I oto ten sam człowiek, który przyczynił się walnie do wybuchu rewolucji francuskiej. 10 lat później staje się jednym z jej grabarzy. Skutki tych wydarzeń tak skomentował Marian Kukiel. Generałowie byli radzi, że skończyli z rządami adwokatu. A lud w całej Francji gotów był przyjąć każdą konstytucję, byle w niej był Bonaparte. On wracał wstrząśnięty, nie rad z siebie, powiedział Zburzyliśmy, teraz trzeba budować i to mocno. Co ciekawe, taki rozwój wydarzeń, że kres rewolucji przyniesie silna jednostka, która głosi dyktaturę, przewidziała Katarzyna II, caryca rosyjska w 1764 roku. Miała wtedy powiedzieć, że władzę nad Francją przejmie człowiek wyższy od tych współczesnych, może wyrastający ponad swoje stulecie. Bez wątpienia. Człowiekiem wyrastającym ponad swoje stulecie był Napoleon Bonaparte. Zdobycie przez niego władzy kończy dziesięcioletni okres Wielkiej Rewolucji Francuskiej, rozpoczyna piętnastoletni okres Francji Napoleońskiej.